Cześć, to Magda. Pokażę Wam dzisiaj trzy edukacyjne gry od kapitana nauki. Słuchajcie, co jedna, to lepsza. Naprawdę świetny patent na zabawę, a wyróżnia je to, że mają różne opcje rozgrywek, bo jak przy stole siedzą i młodsi i starsi, to można wybrać taki wariant, że wszyscy będą się świetnie bawić. No i cóż, mam tutaj zwierzaki, bystrzaki, zegar i Polskę. Każda z nich jest bardzo ciekawa, ma inną grafikę, ale może zacznę pokrótce o każdej z nich, a potem przedstawię Wam więcej szczegółów. Zwierzaki, bystrzaki, spostrzegawczość, koncentracja i pamięć. Tutaj to wszystko przećwiczycie. Świetne grafiki. Dzikiej dżungli, chyba kamelony, węże, motyle i ryby o bardzo egzotycznych wzorach. No, i Waszym zadaniem będzie jak najszybsze ich rozpoznanie. Jeżeli chodzi o zegar, no to słuchajcie, zegar nie jedno ma imię. Wiem, że wiele jest takich zegarów cyfrowych, które wyświetlają godzinę, no ale te analogowe też jak najbardziej pokazują godziny i trzeba się szybko tego nauczyć, a tu rozgrywka słuchajcie, nawet dla wytrawnych miłośników zegarów naprawdę bardzo ciekawa wiele kombinacji i lotto, i loteryjki, do no wiele, wiele pomysłów i wielki jeszcze taki zegar, dzięki któremu wszyscy się nauczą godzin przedpołudniowych lub popołudniowych, o taki bajer no, i moi drodzy, Polska i tu Polska widziana trochę oczami nasz, miłośników przygód, bo na tej mapie nie znajdziecie takich konwencjonalnych miejsc, które pokazują zazwyczaj przewodniki, ale są parki rozrywki, na przykład wrocławskie Krasnale i różne ciekawostki wiążące się z naszym pięknym krajem. No, jest trochę pytań wiedzowych, ale muszę Wam powiedzieć, że tak dobranych, że nawet ci, którzy. Dopiero uczą się e, o naszym kraju, świetnie sobie poradzą. Zobaczcie więcej. Zwierzaki bystrzaki to patent dla spostrzegawczych i sprytnych graczy. Moi drodzy, mamy tutaj tak: kameleony, ryby, węże i motyle. One są zarówno na tych kartach, ich jest 82, 82 karty. Tu mamy planszetki, gdzie też są te dziwne stworzenia. Planszetek jest takich żetonów z 24 na tej magicznej planszy. One są wszędzie poukrywane. No jest 11 różnych patentów na rozgrywkę. Ja Wam pokażę tak na szybko kilka, jak to można zrobić. Bierzemy te planszetki, te żetony z tymi różnymi wizerunkami, nie podglądamy, rozdajemy pomiędzy gracze. Ja tak zrobię na szybko, podzielę po połowie. I na 3-4 dopiero odkrywamy. I naszym zadaniem jest znalezienie dokładnie, zobaczcie, takiego stworka, jak tu jest, i przykrycie go. Musimy się pozbyć jak najszybciej żetonów, a znalezienie ich nie jest takie proste, bo one są takie wzorzyste, że zobaczcie na przykład ten motyl, to nie jest ten sam. On jest inny. O, widzicie? To jest mój motyl. du du ten tutaj. No, wcale nie jest tak łatwo. No i kto pierwszy pozbędzie się wszystkich żetonów, wygrywa taki patent. Możemy się bawić także kartami. Możemy je też podzielić na równo, możemy się pobawić na przykład w wojny, ale wtedy ustalamy, jaka jest hierarchia stworzeń, ponieważ no, są motyle, tak jak mówiłam, ryby, węże i kameleony, więc musimy oznaczyć, który ma największą wartość. No tak jak jest wojny. Na przykład kameleon ma największą wartość, ale kameleon może być gładki, mieć takie różne kolory, ale może być, zaraz spróbuję znaleźć takiego, o taki wzorzysty. To ustalmy, że ten wzorzysty ma najwięcej punktów, potem węże, ryby i motyle, które tak samo, każde z tych zwierząt jest albo gładki, albo wzorzysty. No i mamy taką hierarchię, tu sobie gdzieś tam z boku układamy, rozdajemy karty po równo wszystkim graczom, no i na 3-4 wykładamy. Tak? A jeżeli dwóch graczy będzie miało takie same karty, załóżmy, Załóżmy takie same, takie same. Niech no, dam dobry przykład. O, w ogóle nawet identyczne jeszcze może mieć. Dwa kameleony. No to co? To wygrywa ten, na przykład, który albo robimy taką klasyczną wojnę, o, i wtedy... Wygrywa ten, który będzie miał wyższe zwierzę, albo na przykład łapiemy za planszetkę, wyciągniemy za, za taki żeton i ten, który będzie miał wyższą wartość zwierzaka na tej planszy. Grafiki są świetne, to ja Wam powiedziałam tylko o kilku rodzajach rozgrywek, ale można grać, i grać, a po prostu przyjrzyjcie się tej planszy. Naprawdę i młodsi, najstarsi będą się świetnie tym bawili. Dobrze, bardzo wykonany produkt. No i naprawdę ilustracje. Wow, świetny patent na grę. No i moi drodzy, Polska. Gra bardzo ciekawa i pomysłowa, bo są tutaj takie niezwykłe miejsca i różne ciekawostki dotyczące Polski które moim zdaniem Was zainteresują. No są na przykład takie ciekawostki, na przykład, że w okolicach międzyrzecza są takie bunkry, w których jest ogromna ilość nietoperzy. No i dużo różnych ciekawości. Ciekawostek są i dinozaury z Bałtowa. No i niedaleko nich jest, słuchajcie, wielka farma marchewkowa, ale też mamy i labirynty, i różne wielkie zabytki, które się w Polsce znajdują. No i cóż. Plakat wchodzi w część zestawu gry. On będzie wzbogacał naszą grę, bo wszystkie grafiki ciekawostkowe nie zmieściły się na mapie. Plakat oczywiście może wisieć w pokoju, ale możemy go wykorzystać go do różnych wariantów rozgrywki, które jak zwykle jest, których jest jak zwykle bardzo dużo. No i plansza, moi drodzy. Plansza, pionki, stajemy na starcie, do ręki bierzemy kostkę i wyrzucamy, poruszamy się po plansze. Ale przyjrzyjcie się tej planszy. Ona ma tutaj różne takie ciekawostki, które bardzo nam się przydają. No bo po pierwsze, jak staniemy na polu niebieskim, to wyciągamy jedną z tajemniczych kart. One będą potasowane, ale ja je sobie rozdzieliłam, żeby było wszystko jasne. No i tak: mamy albo symbole. I tutaj jest szansa dla wszystkich graczy, bo te symbole są narysowane. O, zobaczcie, tu na przykład jest taka e, misa czy dzban. Ten kto pierwszy znajdzie to na mapie, więc trzeba dużej spostrzegawczości e, i zakryje, będzie mógł się przesunąć o dwa pola do przodu, czaciocz. No i te zestawy są najróżniejszych tutaj rzeczy e, w środku, różne zestawy tych przedmiotów. To kto pierwszy, ten lepszy. A tutaj. Są różne informacje i rzeczy, jakie trzeba wykonać. Na przykład, wsiadłeś do pociągu jadącego w przeciwnym kierunku, cofnij się o dwa pola no to może trochę gorzej, albo. Powiózł cię, powiózł cię objazdowy teatr, idź do przodu o dwa pola. I tak, moi drodzy, różne tutaj, dużo różnych takich poleceń ciekawych, do przodu, do tyłu, no ale pędzimy, żeby jak najszybciej być na mecie we Władysławowie, objechać tutaj całą Polskę i pędzić. Jak staniecie na polu czerwonym... To sięgacie po pytania z kart czerwonych. No, oczywiście, wy nie możecie przeczytać tych pytań, ponieważ odpowiedź jest od razu zaznaczona. Czyta to inny zawodnik, który siedzi obok Was. No i tutaj bardzo dowcipne rozwiązania. Na przykład fokarium na helu chroni gatunek foki szarej przed wyginięciem, jak nazywamy młodziutkie foki, szczeniętami, wędrakami czy kociakami. No i co? Szczeniętami. Ja Wam podpowiem, bo widzę tutaj odpowiedź, ale myślę, że strzeliłabym. I... I pytania dotyczą najróżniejszych miejsc i rzeczy, na przykład kogutów z Kazimierza Dolnego, gryfu z Herboszczycina, żubru z Puszczy Białowieskiej. No i poruszamy się po Malpie i uczymy się o Polsce jak najwięcej. A myślę, że ta gra zainspiruje do podróżowania po Polsce całą rodziną, do poznawania ciekawych miejsc. Może zaplanujecie sobie wakacje albo taki weekendowy wypad z rodziną, żeby tą ten nasz piękny kraj poznać i różne te ciekawostki zobaczyć na własne oczy. Zegar. Czas biegnie nieubłaganie, a my możemy troszkę nad nim zapanować, przynajmniej nad tym papierowym. Tu możemy bawić się w ustawianie godzin i uczyć się po prostu godzin i tego, w jaki sposób przedstawić dany czas. Mamy Taki zegar, mamy taki zegar popołudniowy, nocny, zawsze możemy porozmawiać o tym, co robimy, o danej porze dnia, tak żeby nam się skojarzyło, że o ósmej, siódmej to już tak lepiej i spać, żeby rano jakoś wstać. Do zestawu dołączone są cztery najróżniejsze plansze i tu moi drodzy, one mają, każdy z nich ma zegar inny sposób napisany, położę je, zobaczcie sobie jak one wyglądają. Mamy dwie takie zegar mistrzowskie. O, proszę. I dwie takie, tutaj z, w inny sposób przedstawiony jest czas. Myślę, że młodszym będzie łatwiej, a może nie, bo zadaniem graczy będzie odnalezienie wśród zegarów rozsypanych tego odpowiedniego czasu. Tu mamy na przykład w pół do pierwszej. Pół do pierwszej i patrzymy, gdzie mamy tutaj 12:30. Z rozsypanych zegarów trzeba będzie jak najszybciej tą godzinę znaleźć. I muszę Wam powiedzieć, nie widzę, widzę. O, plum. I szybko zakryć dane pole w ten sposób. Możemy grać też. O, zobaczcie, w taki sposób, tak? Bo tu z tyłu są po prostu identyczny sposób pokazane zegary, ale myślę, że te plansze są ciekawsze i, e, i bardziej interesujące. I to jest taka klasyczna gra e, w lotto, e, gdzie musimy rozpoznawać. Możemy też grać w memo, tylko muszę sprawdzić, którymi, słuchajcie, zegarami, mieć zapamiętywania. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Zegary do pary. Czerwone i zielone są identyczne, więc możemy te e, zestawy, po prostu te planszetki, rozsypać w różny sposób i spróbować e, sparować daną godzinę. Zapamiętać, co gdzie leży, jak tutaj są rozłożone dane rzeczy, i wrócić do tego. Tak, i następna osoba też może, dwa, i zapamiętać, bardzo trudne. To myślę, że starsi będą mieli z tym naprawdę nie lada, nie lada problem. Tych gier jest jeszcze tutaj bardzo, bardzo dużo. Na pewno są pamięciowe I, i ten bałagan w pracowni zegarmistrza też jest bardzo śmieszną rzeczą. No, trzeba będzie bardzo tutaj się skoncentrować. Ile tych gier tylko Wam powiem? 11. Naprawdę, moi drodzy... Jest zabawy sporo. planszetki są bardzo, bardzo wytrzymałe, więc na pewno długo posłużą. A ta spostrzegawczość w czytaniu zegara, muszę Wam powiedzieć, że na pewno dorośli na początku będą dobrzy, ale jak się tylko młodzi gracze wprawią, to ograją tak jak w bystrzaki, zwierzaki, bystrzaki dorosłych całkowicie. I tutaj nie ma dwóch zdania. Ja Wam życzę świetnej zabawy. No i cóż, granie w planszowki. Jest rzeczą świetną, integruje całą rodzinę, wszystkich znajomych, a mam nadzieję, że gracie też w gry, również w szkole. Pozdrawiam Was, cześć.